Po szkole, czekając na autobus, Magda przegląda Insta. Pewnie tak samo jak ty, ma dość wszechobecnych dup. Ale myśli, przecież mój crush uwielbia dupy, więc Magda postanawia kupić sobie leginsy i pójdzie ćwiczyć na siłownię. Magda nadal pozostaje przez swojego crusha niezauważona. Dlaczego? Ale Magda się nie poddaje. Zobaczcie, nasza bohaterka stała się tą samą dziewczyną, którą początkowo krytykowała. Dostała obsesji na punkcie swoich pośladków. Jeszcze 15 lat temu posiadanie dużych pośladków było uważane za coś niepożądanego. Dzisiaj takie pośladki to wręcz luksus i coś, do czego dąży wiele dziewczyn. Biznes pośladkowy kwitnie. Na rynku mamy maści i tabletki na powiększanie pośladków, zabiegi z przeszczepami tłuszczu, ubrania podkreślające figurę oraz mnóstwo ćwiczeń mających na celu powiększenie pośladków. Jak więc widzisz, obecnie biznes pośladkowy ma się dobrze, a co najważniejsze, nic nie wskazuje na to, by miało to ulec zmianie. 2. Kardashianki. Niebagatelny wpływ na postrzeganie kobiecego ciała miała słynna okładka Paper Magazine z udziałem Kim Kardashian. Jest to jeden z momentów, dzięki którym duże pośladki stały się czymś na kształt wiralowego trendu. Dlaczego? 13 listopada, czyli dzień po ukazaniu się okładki z udziałem Kardashianki, ruch strony stanowił prawie 1% całej aktywności związanej z przeglądaniem sieci w USA. Kult wielkich pośladków zawładnął wówczas internetem, wyznaczając nowe standardy piękna. Trend ten zaczął być obecny także w świecie gwiazd. Nicki Minaj stała się jednym z jaskrawych przykładów mody na operacje plastyczne, a mocno wyeksponowane kształty stały się jej znakiem rozpoznawczym. Zjawisko powiększania pośladków stało się inspiracją dla wielu kobiet, które wcześniej mogły czuć się niepewnie z powodu społecznych norm, które propagowały szczupłą, filigranową sylwetkę. Można więc powiedzieć, że kult dużych pośladków odzwierciedla zmianę społecznego podejścia do różnorodności ciał i akceptacji swojego wyglądu. Dużą rolę oczywiście odgrywa tutaj internet, ponieważ to właśnie on, jako element kultury masowej, wpływa na kształtowanie i umacnianie konkretnych trendów. I tak jest również w przypadku promowania dużych pośladków. Na Instagramie widzimy modelki prężące się w kostiumach kąpielowych, na YouTube mamy do dyspozycji mnóstwo tutoriali, jak ćwiczyć, by podkreślić lub powiększyć wybrane partie ciała. Wpisując w serwisie frazę ćwiczenia na pośladki, wyświetli nam się mnóstwo filmów instruktażowych, jak zrobić taki trening. Internet jest więc miejscem, które umożliwia dzielenie się własnymi historiami, inspiruje innych do działania oraz buduje wspólnotę opartą na wspólnych zainteresowaniach. Tym zainteresowaniem mogą być pośladki. W tym przypadku mowa o szeroko pojętej aktywności fizycznej i dzieleniu się postępami w zakresie budowania umięśnionej sylwetki. I oczywiście jest to pozytywny trend pod warunkiem, że ludzie będą podchodzić do kwestii własnej sylwetki z rozwagą, na pierwszym miejscu stawiając zdrowie i dobre samopoczucie, nie zaś aktualne trendy. 3. Dlaczego kobiety posiadają większe pośladki od mężczyzn? Kobiety zazwyczaj charakteryzują się bardziej zaokrąglonymi pośladkami niż mężczyźni, co wynika z biologii, a konkretniej z działania estrogenów. Są to żeńskie hormony, których wysoki poziom sprzyja odkładaniu się tłuszczu w niektórych partiach organizmu oraz zatrzymywaniu wody w tkankach. Dlatego ciało kobiety ma bardziej zaokrąglone kształty, a tym samym bardziej rozwinięte pośladki. Testosteron natomiast przeciwdziała odkładaniu się tłuszczu w tych partiach. Dlatego pośladki kobiet zawierają z reguły większą ilość tkanki tłuszczowej niż u mężczyzn, zwłaszcza po osiągnięciu dojrzałości płciowej. A co o pośladkach mówi ewolucja? Z perspektywy psychologii ewolucyjnej zaokrąglone pośladki to cecha niezwykle pożądana. Stanowią one bowiem wizualny wskaźnik młodości i zdolności reprodukcyjnych kobiety. Pełnią także rolę sygnalizatora obecności estrogenu oraz dostępności wystarczających rezerw tłuszczu potrzebnych w okresie ciąży i laktacji. Dodatkowo kształt i rozmiar pośladków odzwierciedla strukturę miednicy, co ma znaczenie w kontekście zdolności reprodukcyjnych. W dużym uproszczeniu, im bardziej okrągłe kształty u kobiety, tym bardziej jest ona atrakcyjna dla płci męskiej, ponieważ krągłości podświadomie kojarzone są z wysoką płodnością. 4. Dlaczego dziewczyny chcą mieć wielką dupę? Odpowiedź na tytułowe pytanie. Każde zjawisko społeczne ma swoje motywacje i tak jest również w przypadku chęci posiadania dużych pośladków. Odpowiedzmy więc na tytułowe pytanie, dlaczego dziewczynom tak bardzo na tym zależy?
Cóż, odpowiednia sylwetka wiąże się z większą pewnością siebie, zwłaszcza w obecnych czasach, w których dominuje kult ciała. Wszędzie widzimy zdjęcia zadbanych, umięśnionych sylwetek promowanych w reklamach telewizji czy na portalach społecznościowych. Nie sposób od tego uciec, ponieważ nawet jeśli nie masz Instagrama, na kult ciała natrafisz na przykład w telewizyjnej reklamie, na Netflixie czy chociażby na billboardzie. Ta powszechność kultu ciała spowodowała, że wysportowaną i zadbaną sylwetkę zaczęto utożsamiać sukcesem i życiową satysfakcją. Kult ciała daje pewną obietnicę. Podświadomie myślimy, że wygląd zewnętrzny daje większe szanse na awans społeczny i powodzenie w życiu. A to wiąże się z kolejną motywacją, która sprawia, że dziewczyny chcą mieć duże pośladki. Często kieruje nimi prozaiczna rzecz, czyli chęć bycia podziwianym. No bo wyobraźmy sobie, dziewczyna zaczyna ćwiczyć, widzi pierwsze efekty, których jednak nikt inny nie ma szansy dostrzec, ponieważ obecność naszej bohaterki w internecie ogranicza się jedynie do lajkowania postów na facebookowych grupach. Po pewnym czasie zakłada więc Instagrama, na którym chwali się postępami, jakie udało jej się osiągnąć dzięki ćwiczeniom. Lajków i obserwatorów z każdym dniem przybywa, a dziewczyna czuje coraz większe wzmocnienie w postaci pozytywnych reakcji na jej metamorfozę. Nasza bohaterka, chcąc dopasować się do promowanego aktualnie kanonu dużych pośladków, przy okazji zbiera podziw i komplementy w mediach społecznościowych, a to dodatkowo utwierdza ją w przekonaniu, że jej zachowanie jest okej. Każdy człowiek potrzebuje docenienia i zauważenia, a Instagram zdaje się dostarczać tego rodzaju emocje. Warto jednak pamiętać, że taka motywacja w postaci reakcji zupełnie obcych osób może być zdradliwa i mieć niewiele wspólnego z pozytywnym wzmocnieniem, ponieważ utwierdza ludzi w przekonaniu, że jeśli tylko będą wyglądać w określony sposób, będą nagradzani. A umówmy się, duże pośladki w mediach społecznościowych sprzedają się doskonale. Wystarczy porównać zdjęcia influencerki, jedno bez eksponowania zaplecza, a drugie z pokazanymi pośladkami. Odpowiednia sylwetka osiągnięta za pomocą ćwiczeń jest także symbolem wysiłku. Sport jest gwarantem nie tylko większej pewności siebie, ale także zmian na płaszczyźnie fizycznej. Ćwiczenia to rozwój tężyzny fizycznej, sprawności, siły i wytrzymałości. Wysportowane osoby będą więc kojarzone z takimi cechami jak sprawczość, konsekwencja czy regularność, co świadczy także o podejmowaniu każdego dnia wysiłku, zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej. Jan Czechowski, doktor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, wprost utożsamia regularne ćwiczenia z rozwojem osobowości. Jak mówi, ukierunkowanie na formację człowieka pięknego nie tylko fizycznie, ale i moralnie, należy do najważniejszych zadań edukacyjnych na tym polu. Sport staje się odpowiednim otoczeniem do kształtowania własnej osobowości. Trening systematyczny, praca wytrwała, samodyscyplina, posłuszeństwo wobec przełożonych, szacunek dla innych czy podporządkowanie się regułom fair play sprzyja formacji i temperowaniu osobowości. I jest to jedna z ważniejszych i najkorzystniejszych motywacji stojąca za chęcią posiadania dużych pośladków. A jakie są inne korzyści wspomnianego zjawiska? 5. Korzyści z posiadania wielkich pośladków. Badania. Przytoczę teraz kilka badań mówiących, jaki wpływ na codzienną egzystencję ma wielkość pośladków, o których prawdopodobnie usłyszysz pierwszy raz w swoim życiu. Za ćwiczeniami pośladków najczęściej stoją argumenty związane z estetyką. Jednak, jak się okazuje, to nie wszystko. Posiadanie większych i mocniejszych pośladków przekłada się na lepszą postawę, mobilność oraz stabilizację górnej części ciała. Dlatego poleca się także ćwiczenia tych partii. Jak się bowiem okazuje, odpowiednio silne i napięte mięśnie pośladków oraz brzucha zapobiegają przodopochyleniu i tyłopochyleniu miednicy w każdej pozycji, co zabezpiecza odcinek lędźwiowy przed przeciążeniami oraz urazami. Jak się okazuje, duże pośladki mogą także pozytywnie oddziaływać na zdrowie. Badanie opublikowane w International Journal of Obesity wykazało, że nadmiar tkanki tłuszczowej w dolnych partiach ciała, szczególnie w okolicach ud i pośladków, działa jak bariera przed chorobami serca, cukrzycą i innymi chorobami związanymi z otyłością. Jak więc widzisz, posiadanie dużych pośladków ma też swoje plusy. To nie tylko estetyka i dopasowywanie do powszechnie znanego kanonu, lecz także lepsza postawa i stabilność górnej części ciała oraz przeciwdziałanie rozmaitym chorobom. 6. Historia pośladków. Kobiece pośladki od zawsze były symbolem płodności i piękna. Posągi powstały już 24 tysiące lat przed naszą erą, takie jak Wenus Willendorfu, mają uwydatnione pośladki, biodra i uda. Piękno kobiecych pośladków dostrzegali także starożytni Grecy czy Chińczycy z czasów dynastii Ming.
Ci drudzy przyrównali je nawet do jasnego księżyca w pełni. Jednak ideał kobiecego piękna odmiennie kształtował się w poszczególnych epokach, także w kontekście pośladków. Spójrzmy chociaż na wspomnianą Wenus Willendorfu. Postać ta charakteryzuje się obfitymi kształtami, które miały symbolizować dobrobyt, obfitość i płodność. Podobnie było w XVI i XVII wieku, gdzie o zamożności mężczyzny miała świadczyć sylwetka jego żony. Wierzono, że kobiece ciało mogło odzwierciedlać status społeczny rodziny. W XVIII wieku zaokrąglone sylwetki również wiodły prym, które dodatkowo podkreślano modnymi wówczas gorsetami. Pod koniec XIX i XX wieku rysownik Charles Dana Gibson stworzył ideał kobiecej urody – Gibson Girl. Z jego rysunków była smukła, jednak nadal miała zarysowane kształty i wąską talię. Tak jak współcześnie ideałem dla wielu osób są Kardashianki, tak wtedy ideałem była postać z rysunków Gibsona. Do tego stopnia, że ówczesne kobiety pragnęły być jak ona, zarówno przez styl, ubiór czy gesty obserwowane na rysunkach. Ideał kobiecego piękna różnie kształtował się na przestrzeni wieków, jednak zaokrąglone kobiece kształty były, są i prawdopodobnie będą pożądane u kobiet. Prawdziwy kult pośladków zaczął się jednak w chwili, kiedy do głosu doszły celebrytki promujące przez media masowe określoną sylwetkę. A żeby osiągnąć wymarzoną sylwetkę, ludzie są w stanie zrobić naprawdę wiele. 7. Sposoby na posiadanie większego tyłka, z których korzystają kobiety. Jednym z mniej inwazyjnych sposobów są zwyczajnie ćwiczenia fizyczne, które mogą naturalnie poprawić kształt oraz rozmiar pośladków. Na rynku dostępne są także różnego rodzaju kosmetyki, takie jak kremy czy balsamy. Ich producenci obiecują, że po użyciu wybranych preparatów możemy liczyć na efekt powiększenia pośladków w stosunkowo krótkim czasie. Istnieje także inwazyjny sposób na metamorfozę swojej sylwetki i nie ma on nic wspólnego z regularnością działań czy cierpliwym oczekiwaniem na efekty. Być może słyszeliście o operacji pośladków BBL, której kiedyś poddała się Fagata i parę innych influencerek. Polega ona na przeszczepie tkanki tłuszczowej z własnego ciała w miejsca, które chcemy wymodelować. Według badań International Society of Aesthetic Plastic Surgery z 2021 roku powiększanie pośladków to aktualnie 10. najczęściej wykonywana na świecie operacja plastyczna. W 2021 roku wykonano prawie 400 tysięcy takich zabiegów na świecie. W obecnych czasach kult pięknego ciała i idealnego wyglądu jest już zjawiskiem globalnym. Sprawy nie ułatwiają media, które nakazują wyglądać w określony sposób, zaś wysportowana sylwetka z wyeksponowanymi kształtami kojarzona jest z możliwością osiągnięcia sukcesu i szczęścia. I można powiedzieć, że kult ciała, a w tym przypadku kult pośladków, może być traktowany w kategoriach pozytywnego trendu, pod warunkiem, że ludzie będą podchodzić do kwestii własnej sylwetki z rozwagą, na pierwszym miejscu stawiając zdrowie i dobre samopoczucie, nie zaś aktualne trendy. Dlatego zachęcam Cię do prowadzenia aktywności fizycznej, lecz nie takiej, która nakazuje wyglądać w określony sposób, ale takiej, która po prostu sprawia przyjemność, a każdy czułby się przyjemnie jako Baki Hanma. Daj koniecznie znać w komentarzu, co sądzisz o zjawisku mody na duże pośladki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.